punktu F, to jest projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży części działki, z druku nr 6313. I w przypadku tego projektu uchwały także został złożony wniosek o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 15 ust. 4. Wniosek spełnia wymogi regulaminowe. W związku z tym otwieram dyskusję nad wnioskiem. Szanowni Państwo, jest bardzo naprawdę to. Jeżeli jest potrzeba, to ja ogłoszę przerwę. Będzie można sobie swobodnie porozmawiać. Czy w sprawie wniosku ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Rozumiem, że nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odstąpienie od wymogu określonego w paragrafie 19 ust. 4 przy procedowaniu projektu uchwały nr 6313 w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży części działki. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem wniosku? Proszę o podjęcie decyzji. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę, tym samym wniosek został przyjęty i pana przewodniczącego proszę o przedstawienie projektu uchwały. Projekt uchwały w sprawie opinii dotyczącej sprzedaży części działki. Opiniuje się negatywnie sprzedaż części działki o podanym numerze celem poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej jako działka nr 50. Proszę Państwa, lokalizacja skrzyżowania ulicy Beskidzkiej i Tarnobrzeskiej. Właściwie Kronowica przechodzi w ulicę Beskidzką jeszcze przez skrzyżowanie na wysokości prawoskrętu w ulicy Zieloną, czyli tą wcześniejszą od Tarnobrzeskiej. Jest taki pas zieleni. To z drogi doskonale widać i mówimy o tym pasie, który będzie wchodził w głąb. Naszym zdaniem i z mapki, która jest przedstawiona, wynika, że to była droga, znaczy miejsce przygotowane przez gminę do przeciągnięcia Beskidzkiej w stronę Tarnobrzeskiej. Tak to przynajmniej wygląda na mapie. Natomiast obok, w najbliższym rejonie nie ma zabudowań, więc trudno mówić o poprawie jakości tej działki, sąsiedniej działki. No ewidentnie, w momencie, kiedy miasto się tej działki pozbędzie, to inwestor będzie miał większe pole do zabudowania budynkiem. No, w naszej opinii nie powinniśmy wyrażać zgody na sprzedaż tej działki. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Jeżeli ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę bardzo. Jarosław Kajewski. Znaczy, tak jak Państwo widzicie, to jest drugi istotny dział skarbu, który się teraz wraca z zaszyfrowaną informacją, jeśli chodzi o lokalizację. Jest podany numer działek. Pan przewodniczący komisji precyzuje, bo posiada markę, ale wypadałoby po przyzwoitości, żeby posłuchajcie określił, jaki to jest rejon, prawda? Chociażby dla dzisiaj, żeby się to zapomniało, żebyśmy wiedzieli, czy jest skrzyżowanie takie, czy innej ulicy, żeby to nie było na zasadzie zadowolenia numeru działek. Jakby to można sprawiać, jak to już wspólnie sądowe, prawda? Tak to wygląda. Stąd tego pisma tak można to jest problem. Pan przewodniczący Stan. Ja mam, panie przewodniczący, takie pytanie w kwestii formalnej. Czy tej mapki nie można zeskanować i też rzucić na ekran? Nie, tak po prostu. No to wtedy będzie wskazał, co może być jakiś problem, ale nie wiem, czy to może w tym momencie. W tym momencie nie mówię na przyszłość. Na przyszłość jak najbardziej. Pan Jaworski, proszę pan. Ja chciałem powiedzieć, że to by się zgadzało, gdyby wiedzieli, że to jest zielona ulica, to jest taka ulica. To jest taki pan. A ten widz postawiony. Czekałem komu i jadę. Dlaczego nie wykupiło wszystkiego? No właśnie. Dlatego opinia negatywna. Bo pani nie tak dostaną, jak dostaną ten ulicę. Więc co, gmina dzieli swoje działki i sprzedaje? Nie, bo one są już podzielone. Są podzielone. Dlaczego nie sprzedają? Dobrze, szanowni Państwo, jeżeli ktoś chce zabrać głos, proszę bardzo. Rozumiem, że już nikt. W związku z tym przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały nr 6313 w sprawie umowy dotyczącej sprzedaży części działek. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w tej sprawie? Proszę o podniesienie.
19. To jest przeciw. Kto się wstrzymał? Wyłącznie. Tym samym uchwała została podjęta.